Ten koń ma w handicapie 70 kg. On w ubiegłym roku nie biegał, z debiutu w tym roku w trzeciej grupie był pierwszy, a później w gonitwie pierwszej grupy, czyli z czołówką rocznika, zajął czwarte miejsce. Dlatego też on z pewnością będzie jednym z faworytów wyścigu. Ale największym jego konkurentem będzie wierzbin numer 3. Trenowany przez Krzysztofa Ziemiańskiego w siodle uczeń Karolina Kamińska, waga 61 kg. Ten koń został najwyżej wyceniony przez handicapera, bo aż na 71 kg. Czyli teoretycznie według handicapera ten koń jest najlepszy. No ale znowu z drugiej strony niesie bardzo wysoką wagę. Numerem czwartym pobiegnie Zlatan w siodle specjalista trenera. On jest zklasyfikowany w handicapie na
gramy, po prostu zmieniamy. A w tym, a w tej piątej, czy nie, w tym, tak? Martin, tak? Dawaj tym Zlatanem, no. Dawaj Zlatanem. Dawaj tym Zlatanem. Jest. Nie gram dzisiaj. Przegrałam. Znowu. Tak, to nie do tu. Teraz ma na 6 koniec.